Dzisiaj w modlitewniku grzesznika spotkamy się z panem Markiem, który pracuje w utylizacji śmieci i jest osobą, która modli się psalmami. Jak to się stało, że zacząłeś się modlić psalmami? Po przybyciu do domu wspólnoty Betlejem w Jaworznie, nie wiem dlaczego, brewiarz Laświecki w bibliotece na dole był. Wziąłem go i nie wiem dlaczego go wziąłem. Mnie to zainteresowało. Jucznia, nieszpory, kompleta i do tej pory to już chyba trwa jakieś 2 lata. Odmawiam brewiarz. Psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Co wzmacnia, masz wrażenie, że wzmacnia Twoją modlitwę, a co ją osłabia? Czy jesteś tego świadomy? No jestem świadomy, rozproszone myśli mam. Czasem modlę się na przykład rano. I ja te psalmy odmawiam i później zapominam, co odmawiam w ogóle. Po prostu tylko dla porządku odmawiam, żeby ta ciągłość była zachowana, że później nieszpory już inaczej są. Czy modlitwa właśnie spowodowała, że Twoje życie się zmieniło? No modlitwa na pewno spowodowała to, że jestem inny, jak byłem. Jak byłem jeszcze lat temu 5. Ja byłem taki zagubiony. No niby chodziłem do kościoła, taki tradycyjny u mnie było, katolicyzm, chodziło się, wiadomo, że była niedziela. No nie zawsze chodziłem, bo ja miałem problemy z wódką, no. Z alkoholem, no. Ale jak byłem trzeźwy, to szedłem. Panie Boże, moje grzechy polecam Twojemu miłosierdziu. Moje życie aktualne polecam Twojej miłości, a moje życie przyszłe polecam Twojej opatrzności. No ja miałem takie już dawniej kiedyś myśli samobójcze miałem, to mogę powiedzieć tutaj. Ale nie wiem dlaczego taka przyszła do mnie taka iskierka, jak to się mówi, nadziei. I przestałem o tym myśleć. I zacząłem trzeźwieć właśnie, no, modląc się. Ja tego nie ukrywam. Tu przyjechałem od razu prosto z zakładu odwykowego z Głowic. I od tego czasu nic. No co ja mogę jeszcze oczekiwać od Boga, żeby godnie żyć, żeby godnie żyć. I godnie żyję w tej chwili. Chociaż biedny jestem. Czyli twoje życzenie, tak. Twoje pragnienie zostaje spełnione. Ja nie potrzebuję pieniędzy, miałem pieniądze kiedyś. Na co mi teraz to jest potrzebne? Ja chcę mieć tylko radość ducha, jak to się mówi. Wolność, wewnętrzną tak wolność. Tak jest, wewnętrzną wolność. Telewizji nie mam, no jak mogę powiedzieć coś z dumą, że nie mam telewizji. Tyle ludzi mi dawało telewizor, ja nie chcę. Nie przeszkadza telewizja. Najbliższa telewizja przyszła do Ciebie. No a telewizja przyszła do mnie. I każdemu bym polecał, który jest w ciężkiej sytuacji, swoimi słowami niech prosi Pana o światło, o Ducha Świętego, o przemianę swojego życia. Bo ja naprawdę tylko dzięki Bogu dożyłem do tego wieku, który jestem, bo już dawno nie powinienem żyć. Dla naszych braci i dla bliźniego prośmy o pokój, a dla świętego domu pańskiego w każdej godzinie niech dobro płynie. To jest modlitwa moja o pokój wewnętrzny, o pokój na świecie i o dobro.